Serdecznie witamy w Klagę Małe TV na ścianie Żalów TV. Dzisiaj będziemy zadawać sobie pytanie, czy zbroi się USA na powstanie ludowe. Na początku 2013 roku Amerykański Urząd Ochrony Ojczyzny DHS Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych zamówił 1,6 miliardów pocisków, jak pisze magazyn gospodarczy Forbes. Które wystarczyłyby na 20 lat wojny domowej w Ameryce. Oprócz tego, poza plecami opinii publicznej, stworzono około 800 FEMA obozów Agencji Federalnej dla klęsk żywiołowych, które równają się więzieniom albo obozom koncentracyjnym. Wiele milionów trumień plastikowych i wykopano odpowiednią do tego ilość grobów masowych. FEMA koordynuje pracę państwową, federalną i lokalnych urzędów państwowych przy trzęsieniach ziemi, powodziach, huraganie i klęsk żywiołowych. Ale dla jakiej klęski żywiołowej potrzebuje FEMA 1,6 miliardów pocisków? W wypadku wojny domowej rozporządzenia FEMA byłyby militarne przeforsowane, zostałyby unieważnione wszystkie prawa wolności obywatelskiej. Prosimy Państwa o tym pomyśleć. Życzymy pięknego wieczoru. Do usłyszenia.